Dziś w sandomierskim ratuszu odbyło się inauguracyjne spotkanie z przedstawicielami 5 gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz. Dzisiejsze spotkanie było pierwszym krokiem w stronę wspólnego działania Sandomierza i 4 ościennych gmin, takich jak Obrazów, Dwie Kozy, Wilczyce oraz Samborzec. Miejski Obszar Funkcjonalny został wyodrębniony w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. MOW Sandomierz jest jednym z 5 takich obszarów na terenie województwa świętokrzyskiego. W wyodrębnionych obszarach znajdują się miasta, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Inauguracyjne spotkanie rozpoczęło cykl spotkań i działań, które mają w konsekwencji pomóc w opracowaniu wspólnej strategii rozwoju tego regionu oraz w przyszłości umożliwić samorządom na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Dzisiaj na spotkaniu inauguracyjnym podjęliśmy decyzję o wspólnym działaniu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Była bardzo ciekawa dyskusja, kilkanaście nawet pomysłów, które mogłyby połączyć miasto Sandomierz z okolicznymi gminami. Chcemy stworzyć dokument strategiczny, który pozwoli nam na sięganie w przyszłości po środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z nowej perspektywy. I taki dokument jest nam niezbędny po to, żeby już przeznaczone pieniądze, konkretne środki nazywane czasem kopertą czy koszykiem, o które moglibyśmy się ubiegać, łączyłyby nasze gminy po to, żebyśmy mogli się po prostu rozwijać, po to, żebyśmy mogli tworzyć być może nowe miejsca pracy i zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców, rozwijać się również turystycznie. Wójt gminy Obrazów Krzysztof Tworek stwierdził, że w planowanej strategii nie należy jedynie zwracać uwagi na obszar związany z turystyką. Oczywiście turystyka też jest ważna z tego względu, że tutaj bardzo dużo turystów przyjeżdża do Sandomierza, ale chcielibyśmy się rozwijać przede wszystkim inwestycyjnie, to znaczy stwarzać miejsca pracy, ściągać inwestorów, przygotowywać przede wszystkim jako gminy nie tylko tereny inwestycyjne, ale tak samo i ludzi, a z tego względu, że wielu naszych fachowców ze względu na to, że nie mają tutaj takich możliwości, wyjeżdża dalej. Chcielibyśmy zatrzymać młodych, chcielibyśmy rozwijać nasze, że tak powiem, nie tylko produkty, ale tak samo i przetwarzać, tak jak było powiedziane tutaj przez pana burmistrza, chociażby jest to przetwarzane w Dwie Kozach. Chcielibyśmy to robić na przykład niekoniecznie to samo, ale w tym kierunku na przykład są w tej chwili takie możliwości, które wydłużają na przykład konsumpcję. Mamy świetnych producentów, którzy mają na przykład dzisiaj problemy ze zbytem. Mamy problem z ludźmi do pracy i to, co powiedział tutaj chociażby wójt Zdwikus, że musielibyśmy, na przykład w Obrazowie brakuje ośrodka zdrowia. Jeśli będziemy mieli ośrodek zdrowia, będziemy mieli więcej mieszkańców. Jeśli będziemy mieli więcej mieszkańców, to oświata będzie się kręciła. I trzeba powiedzieć, że brakuje nam wielu firm, do których musimy sięgać znacznie więcej. Kielce, Kraków, a tak naprawdę ziemia sandomierska, Sandomierz i te gminy sąsiednie, wszędzie mamy blisko. 100 km Kielce, Lublin, Rzeszów. No to trzeba wykorzystywać, zbadać to, co mamy najsilniejsze strony. Robert Palu, wójt gminy Wilczyce, natomiast zwrócił uwagę, że każda z gmin posiada swoje obszary, które należy wypromować. W gminie Wilczyce są to m.in. ścieżki rowerowe, jak również szlaki prowadzące do miejsc archeologicznych. Padła propozycja turystyki, ona na pewno jest ważna, istotna i może ona jest najprostsza do rozwinięcia w tej chwili. Chociaż na pewno tych pomysłów w trakcie będzie więcej, bo będą kolejne związane pewnie z poważniejszymi inwestycjami i pewnie też to będzie dyskutowane. Natomiast jeżeli chodzi o ten argument, który pan dzisiaj dotyczący turystyki, to rzeczywiście tu ja uważam, że problem jest w tym, że turyści, którzy przyjeżdżają chociażby do Sandomierza, oni zostają tutaj za krótko. To jest dzień pobytu, góra dwa dni. No i z tego, mówiąc tak wprost, nie ma pieniędzy. No, z turystyki mamy pieniądze, jeżeli ten turysta przyjeżdża na tydzień i na dłużej. Pamiętam jeszcze z poprzedniej pracy z ODR-u, ten temat się przewijał, powstawał sandomierski szlak jabłkowy, czyli generalnie chodziło o to, żeby te osoby, które tu przyjeżdżają, no, zostawały dłużej. Nie możemy zwiedzać Sandomierza 2-3 dni, bo jest niewielkie miasto, więc tego czasu jest za dużo. A alternatywą jest stworzenie
takiej czy trasy turystycznej, czy wspólnego pakietu. To musi być wspólne działanie. Ktoś, kto przyjeżdża tu do Sandomierza, żeby on wiedział, że jeszcze może zwiedzić gminę Wilczyce, gminę Obrazów, gminę Dwikozy. Gmina Wilczyce ma takie atrakcje, Obrazów ma inne i tak dalej, żeby to działanie spinało się w jeden wspólny pakiet. Budowanie wspólnej strategii rozwoju regionu to według Marka Łukaszka, wójta gminy Dwikozy, duża szansa na rozwój sandomierskich samorządów. Jednak w jakim kierunku podąży ta inicjatywa, pokażą najbliższe konsultacje społeczne. Jest to dla nas, dla miasta Sandomierza, dla okolicznych gmin, jest to bardzo duża szansa na rozwój. I ja nie czuję się tutaj taki mądry, żeby już dzisiaj powiedzieć, w jakim my kierunku pójdziemy. Musimy posłuchać przede wszystkim w ramach konsultacji naszych mieszkańców. Nasze społeczeństwo gminy Dwikozy i gmin, które uczestniczą w MOF-ie Sandomierz, jest społeczeństwem mądrym, jest wykształconym i my nie zawsze wszystko wiemy najlepiej. Mi się tak tylko wydaje, że ta turystyka, w tej chwili mi się wydaje, że ta turystyka byłaby najlepsza, najszybsza i najlepsze pieniądze by prawda, przynosiła. Natomiast niezbędne są konsultacje ze stowarzyszeniami, z mieszkańcami, z radnymi, z radami sołeckimi, z sołtysami i wtedy zdecydujemy. Oczywiście mam nadzieję i jestem prawie pewny, że się tutaj w tym gronie 5 gmin nie pokłócimy. Postaramy się to zrobić jak najlepiej, ale to nie będzie łatwe. Nie będzie to łatwe, bo wszystko co piękne w bólach się rodzi. Dzisiejsze spotkanie już się zakończyło, kolejne ma odbyć się niebawem. Na gminy włączone do MOF Sandomierz czas pomiędzy spotkaniami będzie czasem wykorzystanym na konsultacje społeczne. Katarzyna Kaszluga, Telewizja STV.